Witam serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu, w którym to zrobimy sobie takie swoje domowe serum przeciwzmarszczkowe. Zapraszam serdecznie na film. Tak więc zajmiemy się dzisiaj, moi drodzy, zrobieniem sobie serum, takiego serum do skóry dojrzałej, wymagającej, czyli lekko przesuszonej. Serum, które również potrafi wygładzić nasze zmarszczki. Co użyjemy? Jakie składniki? Olej makadamia, olej ze słodkich migdałów, olej awokado oraz olejek z nasion marchewki. O silnych właściwościach przeciwzmarszczkowych. Właśnie do cery takiej przesuszonej lekko. No i dodamy sobie jeszcze kapsułkę z witaminką E plus A. I to wszystko. Będzie potrzebna nam taka buteleczka. Można sobie ją kupić gotową, ale można również wykorzystać po jakichś na przykład suplementach, po jakimś również olejku, tylko trzeba go bardzo dokładnie wymyć, gorącą wodą wyparzyć i jeszcze dobrze, żeby tam sobie spryskać na przykład spirytusikiem czy alkoholem jakimś, żeby nie było jakichś żadnych bakterii. Ja mam właśnie taką z takim fajnym dozownikiem buteleczkę. Mi się bardzo podoba właśnie do twarzy. Będzie super. Tu sobie odłożę nakrętkę. No i teraz taka buteleczka ma pojemność 50 ml. Dlatego postaram się, żeby zrobić sobie taką ilość serum. Takie serum używamy czy to pod krem, czy na przykład pod oczy na zmarszczki, czy takie miejsca wokół ust na te bruzdy, czy też na szyję. Ja po prostu używam go zamiast kremu normalnie na całą twarz i na szyję, dekolt, także bardzo fajnie się też to wchłania i zamiennie zamiast kremu. Tu są tak wszystkie bogate odżywcze składniki w takim serum, że nic więcej dosłownie nie potrzeba. No więc najpierw zajmę się olejem awokado. Awokado jest wspaniałym olejem, on bardzo dobrze się wchłania w skórze, zawiera dużo takich fajnych kwasów tłuszczowych, omega 3, 6, 9, bogactwo witamin, takich jak na przykład A, B, C, D, E, H, K, P, orety. Ma również dużo soli mineralnych, krzem, fosfor, mangan, potas. Dodatkowo jeszcze zawiera skwalen, lecytynę, chlorofil, fitosterole. Także taki olej jest naprawdę niesamowity. Bardzo fajnie wnika w głąb skóry i oczywiście jeszcze łagodzi takie stany zapalne. Także jest bardzo cennym olejem w kosmetyce. I teraz ja sobie wykorzystam, nie będę się bawiła na łyżeczki, ponieważ tu mam 50 ml, to tam nie będę machać tymi łyżeczkami, jak to się mówi, ale można oczywiście zwyczajną łyżeczką sobie nalewać, czy łyżką bezpośrednio do tej buteleczki. Ja wykorzystam sobie taką nakręteczkę, którą wiem, że ona ma pojemność 20 ml, czyli połowa to będzie 10 ml i tak sobie połóweczkę wleję. To naprawdę nie jest istotne, czy to jest dokładnie, czy to jest, jakby tu Wam pokazać, ale jest połóweczka. To chyba widać, nie? Jest połóweczka, czyli 10 ml wędruje do buteleczki. Pamiętajmy, to jest kuchenne laboratorium, więc nie liczymy tego na kropelki. Czy to będzie 10 kropelek mniej czy więcej, to w tym przypadku nie stanowi żadnej różnicy. Następny olej, cudowny olej, który w kosmetyce ma bardzo szerokie działanie, to jest olejek ze słodkich migdałów. To jest taki, można powiedzieć, naturalny emolient, który tak, co robi emolient? No wiadomo, on ma nawilżyć, zmiękczyć nasz naskórek, zregenerować naszą taką właśnie barierę lipidową skóry, także jest, no naprawdę jest fantastyczny. Zawiera wszelkie kwasy fenolowe, flawonoidy, kwasy fenulowy, proteiny, magnez, mangan, potas, fosfor, no i szereg witamin, takie jak A, B, B1, B2, B6 oraz E. Także jest naprawdę cudowny. Ja go uwielbiam. Praktycznie w każdym kosmetyku właśnie używam olej z pestek migdałów. Nawet sam olejek z migdałów możemy sobie posmarować skórę. Czasami jak mi się skończy serum i nie mam,
a nie mam czasu zrobić sobie w danego dnia, to po prostu sobie smaruję, obojętnie którym olejem, ale bardzo lubię właśnie ten olej. Awokado sam na noc jak najbardziej. Natomiast właśnie na dzień, czy ten olej z migdałków, czyli znowuż mamy 10 ml do buteleczki. I już mamy dwa oleje. Kolejny olej, makadamia. Słuchajcie, ten olej makadamia wspaniale ujędria. Napina taką nawet zwiotczałą skórę. Poprawia elastyczność, sprężystość. Potrafi też fajnie wygładzić skórę. Zmiękczy ją. Także, no i w ogóle jest bardzo odżywczy dla skóry. Nawilża, regeneruje. No i zapobiegnie też utracie wody z naskórka. To jest bardzo ważne, bo to właśnie nam chroni przed przesuszeniem i odwodnieniem. Także olej makadamia również 10 ml. Jak widać, on jest taką fajną, ma strukturę, niezbyt taką tłustą, bardzo oleistą. Też bardzo fajnie się nadaje do skóry. No i kolejna dziesiąteczka ląduje nam. Czy to widać? 10 ml wędruje w naszej buteleczce. No i na koniec zostawiłam taki właśnie sobie rarytasik, jak olejek z nasion marchewki. Ten olejek samego nie używamy, musimy go pomieszać. Dobrze jest sprawdzić sobie, czy nie uczula nas. Jej, marcheweczka jest. Może w kolejnym filmiku pokażę, jak można sobie samemu zrobić taki właśnie olejek z marchewki. No ale ja tutaj mam taki właśnie gotowy. I on fantastycznie się nadaje jako właśnie dodatek do kremów, balsamów. Bardzo fajnie ujędria, poprawia wygląd skóry. Bardzo dobrze chroni przed wysuszeniem, także nawet jest dobry dla takiej właśnie bardzo suchej skóry. Jego użyjemy... Ach, ciekawie pachnie. Jego użyjemy sobie już w kropelkach. Nie będę już brała tam jakiś łyżek. Kropelek olejku z nasion marchewki. Teraz dodamy witaminki A plus E. Mam tutaj w kapsułeczce. Także sobie tutaj ją nadziewam wykałaczką jak szoszłyczka i sobie po prostu wycisnę. Prosto do buteleczki. Ponieważ to są takie małe kapsułki, to weźmiemy dwie. Witaminkę E możemy sobie kupić również za kilka złotych w aptece, w takiej buteleczce, także będzie to dużo wygodniejsze, takie sobie bezpośrednio z buteleczki. Ale nie musimy kupować specjalnie całej butelki, bo możemy sobie, jeżeli się suplementujemy, albo nawet sobie kupić takie suplementy, witaminki E za 3-4 zł i można sobie używać. Ho, ho, ho. No i teraz jednak stwierdziłam, że troszeczkę za mało tego olejku wlałam, więc dolałam po prostu sobie jeszcze po 10 ml oleju makadamia i z pestek migdałów. Tak, żeby po prostu sobie zapełnić całą tą buteleczkę, żeby mieć po prostu na dłużej. Także teraz sobie po prostu zakręcamy. Jeżeli ktoś ma życzenie, to sobie jeszcze może jakiś olejek eteryczny dodać. I gotowe. I serum, moi drodzy, gotowe. Chwila, moment. Także mając 2-3 olejki takie, które sobie można kupić, to naprawdę wystarczą na bardzo takich wiele takich właśnie buteleczek. I można sobie czy co miesiąc, czy nawet na dłużej, ale mi to starcza prawie na 2 miesiące, smarując całą twarz i szyję. Bardzo wydajne jest. No, ja mam bogactwo składników odżywczych, witamin, więc bardzo serdecznie zachęcam do zrobienia sobie takiego serum. Moi drodzy, w tym filmiku to już wszystko. Jeżeli się przepis podobał, to bardzo proszę o pozostawienie jakiegoś komentarza pod filmikiem albo łapeczki w górę. Można również zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!